Wstajesz rano i wiesz, że czeka cię super podróż po lodowisku, po drogach gminnych. No lodowisko. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, w którym zaczynam od biura i chcę Wam przedstawić bardzo ciekawą historię. Ale najpierw kawa. Pierwsza czynność urzędnika: nalać wody do czajnika. Zapewne wiecie i zauważyliście, że na stronie Dolaszewo umieszczam czasami poradniki dla konsumentów. No i właśnie dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o pewnej sprawie, pewnych sprawach, które wpłynęły do mnie. Czy dotyczy to bezpośrednio Dolaszewa? Pewnie nie, ale wielu mieszkańców Dolaszewa pewnie jeździ na wakacje, kupuje wycieczki u organizatorów turystyki, zatem może to ich zaciekawi. Historia ta jest niebywała, dlatego że wyobraźcie sobie, że idziecie do biura podróży, kupujecie sobie wymarzoną wycieczkę, zapłaciliście za nią, idziecie spokojnie do domu, jesteście zadowoleni, że za kilka miesięcy wylot i się okazuje, że jedziecie na lotnisko, wsiadacie do samolotu, lecicie już na wyspę, już czujecie się szczęśliwi, jest transfer z lotniska do hotelu i okazuje się, że w hotelu mówią Wam: We don't have a place for you in the hotel. W takiej sytuacji, gdy hotel mówi, że zabrakło miejsca i Was nie przyjmie, składacie reklamację do rezydenta. Przeczytam Wam odpowiedź organizatora imprezy turystycznej, czyli biura podróży, co napisał na reklamację konsumentów. Oczywiście tutaj mam stanowisko. Przepraszamy, że nie udało nam się zrealizować Państwa zakwaterowania, czyli przyznaję się do błędu. Niestety, ze względu na fakt, iż w przedmiotowym obiekcie hotelarz przyjął więcej rezerwacji na ten termin niż był w stanie zrealizować. I tutaj nieładnie biuro podróży przerzuca odpowiedzialność na hotelarza, bo zgodnie z przepisami prawa organizator turystyki odpowiada za pośredników, więc to jest jego odpowiedzialność. No i przedmiotowy obiekt odmówił realizacji Państwa rezerwacji. Zaistniałej sytuacji zapewniliśmy Państwu świadczenie zastępcze w postaci zakwaterowania w innym hotelu, który reprezentuje standard czterogwiazdkowy, a więc tożsamy ze standardem hotelu, który konsumenci wybrali. Czyli 4 gwiazdki na 4 gwiazdki. Ale krzyczą na tym korytarzu: zrozumiałem jest jednak, że oba obiekty różnią się od siebie. Nie sposób bowiem znaleźć dwa hotele o identycznych udogodnieniach. Czyli w jednym piśmie zaznaczyli, że są tożsame hotele czterogwiazdkowe i podkreślili, że nie są tożsame, bo się różnią. No i dali rekompensatę konsumentom 445 zł. Oczywiście odrzucili i sprawa wylądowała u mnie. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej stwierdzimy, że pewne świadczenia nie są wykonywane zgodnie z umową, niezwłocznie powinniśmy zgłosić uchybienia zarówno wykonawcy danego świadczenia, jak i samemu organizatorowi. Nasza umowa powinna jasno określać, w jaki sposób należy zgłaszać nieprawidłowości. Wszelkie uchybienia najlepiej zgłaszać przy najbliższej sposobności, zachowując, jeżeli jest to oczywiście możliwe, potwierdzenie naszych zgłoszeń. Niezależnie od zgłoszenia uchybień, zawsze możemy złożyć organizatorowi turystyki reklamację. Reklamacja powinna łącznie zawierać wskazanie uchybień w sposobie wykonywania umowy, określenie Twojego żądania. No i do reklamacji możemy również dołączyć dokumenty lub zdjęcia potwierdzające okoliczności, na które się powołujemy. Pamiętajcie, organizator imprezy turystycznej ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi turystycznej bez względu na to, czy wykonuje tę usługę sam, czy za pośrednictwem, czy z pomocą innych podmiotów. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za okres, w którym usługa była wykonywana niezgodnie z umową, chyba że było to skutkiem wyłącznego działania lub zaniechania podróżnego. Podróżnemu przysługuje także odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody i krzywdy, które spowodowane zostały wadliwym wykonaniem umowy o udział w imprezie turystycznej.
No to już wiecie, jak zgłaszać reklamację, gdy się pojawi problem z naszym wyjazdem, z naszą wycieczką. A teraz czas na zmianę tematu. Cykają tym prądem. Człowiek nawet nie może spokojnie sobie poćwiczyć, bo ciągle coś z tym prądem jest. No i rozpoczęła się sesja Rady Gminy Szydłowo. Panie dyrektorze, jakby pan mógł... Patrząc na tematykę ostatniej sesji w naszej gminie, tematy nie były jakieś drażliwe, powalające. Przyjęcie uchwały na wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, czy też zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. No też znalazły się tam informacje o skardze na wójta, która potem się okazała niezasadna, ale nie sądziłem, że sesja będzie tak żywiołowa, że radni będą tak aktywnie debatować. O co się tak rozchodzi? Dlaczego tematyka wzburzyła radnymi? Dlaczego tyle padło pytań? Chodzi o inwestycje w Szydłowie, m.in. rozbudowę szkoły, czyli tam klub malucha, przedszkola i klubu seniora. Chodzi między innymi o finansowanie tej inwestycji i pytania radnych dotyczyły właśnie w głównej mierze tego, dlaczego już tyle dołożyliśmy do tej inwestycji, mimo że zaplanowano było dużo, dużo mniej pieniążków, a już gmina wydała zdecydowanie więcej. Pytania padały dotyczące błędów w projekcie, dotyczące dlaczego nie została inwestycja już zakończona, kiedy będzie odbiór ostateczny, kiedy dzieci z gminy Szydłowo będą mogły w końcu trafić do placówki. A teraz posłuchajcie samych radnych. Szacowany łączny koszt po wszystkich zmianach tej inwestycji osiągnie około 15,5 miliona złotych. Rzeczywiście pierwotna kwota to 11,6 miliona złotych. Przypomnę, że łączne dofinansowanie do tego zadania to jest 10 milionów 50 tysięcy złotych. Ale na początku pamiętam, że 800 tysięcy miało to obywać. Na 800 tysięcy miało trwać, zdaje się, 3 miesiące. Trwało półtora roku i podrożało 3 razy. Bo nowy zespół projektowy wskazuje te błędy. Są nowi biegli, którzy oprócz zespołu projektowego są powołani biegli, którzy również wskazują nieprawidłowości, czyli de facto to już się dzieje. Rozumiem, że będziemy mogli się też ubiegać o odszkodowanie, tak, za te błędy. Nie popadajmy tutaj już w skrajność. Ja mówię o dużych projektach. Tak, panie wójcie, pan się śmieje tutaj, ale no nie wiem, bo mówimy o dużych projektach. Jak pan widzi, ten błąd kosztuje bardzo dużo nas jako mieszkańców gminy Szydłowo. Bardzo często brakuje 10, 20, 30 tysięcy złotych na jakieś zadanie, na załadanie dziury w drodze, a tutaj się okazuje, że my no, płacimy za błędy projektantów i wszystko jest ok. Czyli powinienem teraz przy każdym projekcie do Macieja Wróżbity wystosować apel albo zatrudnić Macieja Wróżbitę w urzędzie, żeby on mi przewidział, czy dany projekt przewidzi problemy przy realizacji. Pan wójt lubi nas straszyć właśnie tutaj tymi konsekwencjami. Do jakiego doszliśmy paradoksu, że projektant, który bierze naprawdę niemałą kwotę za zaprojektowanie i teraz taki wychodzi taka sytuacja, że w strefie PPOŻ jest pierwotnie jakby wskazany materiał łatwopalny typu styropian, no to przepraszam bardzo, no nie trzeba być jakimś wybitnym fachowcem, żeby wiedzieć, że w strefie PPOŻ nie daje się styropianu, tylko watę mineralną, tak? Myślę, że po to płacimy niemałe pieniądze specjalistom i po to są oni projektantami i po to dostają te kontrakty, żeby właśnie zabezpieczać nasz interes i żeby nam dawać zgodny z wymaganiami projekt techniczny. A jeżeli oczekuje pan radny, żebyśmy w urzędzie aż tak szczegółowo analizowali
projekty, no to poproszę o etaty architektów branżowych do takiej weryfikacji. Zatem wierząc w kompetencje osób, bo to są merytoryści, jeżeli chodzi o realizację zamówień publicznych, jeżeli chodzi tutaj o gospodarowanie środkami publicznymi, nie sądzę, żeby gmina mogła sobie pozwolić na szastanie kwotami i płacenie za każdą zgłoszoną robotę, bo ta robota dodatkowa musi być potwierdzona. Możemy zakończyć tę dyskusję, bo już po prostu naprawdę odchodzimy od zasadniczego tematu. Jeżeli macie ochotę obejrzeć całą sesję, tutaj macie link z tej strony. Zachęcam do oglądania. A teraz czas udać się w inne miejsce, w którym bardzo będzie się dużo działo. Impreza w Dobrzycy naprawdę bardzo dobrze zorganizowana, niesamowity klimat, bardzo dużo ludzi, niesamowite licytacje, prowadzący, dający się wszystko, naprawdę super. To wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do lajkowania, komentowania, do zobaczenia.